Jedno z najczęściej zadawanych nam pytań dotyczy minimalnej wysokości komina wystającego ponad dach. Ten temat poruszę dla Was w dzisiejszym filmie. Urzula. Kominy na całe życie. Wysokość komina jest bardzo ważna i nie może być przypadkowa. Wpływa ona m.in. na prawidłowy ciąg kominowy, zapewniając prawidłową ilość powietrza dostarczanego do procesu spalania, jednocześnie odprowadzając dym i spaliny do atmosfery. Te wysokości określają przepisy prawa i tak, jeżeli dach jest względnie płaski, to znaczy jego kąt nachylania jest nie większy niż 12 stopni, to zakończenie komina powinno być na wysokości minimum 60 cm powyżej kalenicy dachu. W przypadku budynków z dachem wgłębionym także musimy zachować 60-centymetrową odległość, z tym, że od jego obrzeży. Jeżeli dach jest stromy, czyli jego kąt nachylenia dachu jest większy niż 12 stopni, mamy dwie sytuacje. W pierwszej, jeżeli pokrycie dachowe jest łatwo zapalne, musimy zachować 60-centymetrową odległość od kalenicy. W drugim przypadku, jeżeli ten kąt nachylenia dachu jest większy niż 12 stopni, ale pokrycie dachowe jest niepalne, niezapalne bądź trudno zapalne, musimy zachować 30-centymetrową wysokość komina, ale jednocześnie musimy zachować odległość 1 metra między płaszczyzną dachu a zakończeniem komina. Zastosowanie się do tych regulacji daje Ci gwarancję bezpieczeństwa i poprawności użytkowania całej instalacji. Twoje zakończenie kominowe, zamontowane zgodnie z przepisami, będzie służyło Ci przez wiele lat. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o przepisy prawne dotyczące systemów kominowych, koniecznie skontaktuj się z naszym doradcą technicznym lub napisz o tym w komentarzu. Za dziś bardzo dziękuję. Na koniec proszę Cię o subskrypcję naszego kanału, łapkę w górę i do zobaczenia.